Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ten film ogólnie to miał być film z rozbierania WFM-ki, ale niestety część materiałów, znaczy część, wszystkie materiały praktycznie, które nagrałem, chyba przypadkowo usunąłem, nie mogę ich nigdzie znaleźć na komputerze, więc no... Niestety będę musiał was zadowolić tym, co po prostu tutaj dla was przygotowałem dzisiaj. Omówimy sobie, czego brakuje przy WFM-ce. Parę części mi doszło do WFM-ki. No i powiem wam mniej więcej, jak będą wyglądały plany na poszczególne części. Ogólnie jestem mega zawiedziony tym, że to się wszystko usunęło. Pierwszy raz miałem taką sytuację, No niestety, czasami tak bywa, nic się na to nie poradzi tak naprawdę. Ramę już mam całą rozebraną, zaraz wam ją pokażę. Z kilkoma elementami musiałem się troszeczkę pobawić, ale w ogólnym rozrachunku wszystko w miarę poszło sprawnie. Zaraz wam wszystko będę pokazywał. A ty, jeżeli jesteś tutaj nowy, no to możesz zostawić subskrypcję na kanale, lajka pod tym filmem, jeżeli ci się spodobał, albo jeżeli ci się jeszcze nie spodobał, to zostań do końca filmu i sprawdź, czy było warto. A także, jeżeli możesz, no to zostaw komentarz dla zasięgu. A teraz lecimy z tym wszystkim, co chciałem wam dzisiaj pokazać. No więc tak, tutaj mam już wszystko ładnie rozebrane. Cała rama jest praktycznie rozebrana do zera. Z ramą wyszło parę ekscesów, znaczy w sumie tylko jeden tak naprawdę. Nic tam za dużo się nie działo, ale wydaje mi się, że jest to dosyć poważna sprawa, bo tak naprawdę będę musiał bawić się ze spawarką, ale to wam zaraz pokażę. Najwięcej problemów miałem z wahaczem. Skubaniec nie chciał kompletnie się ruszyć, nasmarowałem go, podgrzewałem, to kompletnie nic nie dawało. No i musiałem się zdecydować na cięcie po prostu. No i szczerze mówiąc poszło i chyba go nie uszkodziłem. Wyszedł w całości, jeszcze muszę wybić tutaj tą środkową część. Pójdę potem sobie na imadło, na imadle sobie ścisnę i to po prostu wybiję, czy tam rozwiercę, to już tam dam radę. Teraz tak, pierwsze rzeczy. Czyli pierwsze części, które tak naprawdę do mnie doszły. Tutaj mamy narzędziówki. Narzędziówki udało mi się wyrwać od jednego z widzów. Przemku, jeżeli to oglądasz, to pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście zainteresowani odbudową motocykli, to możecie wbić na fanpage i na Instagrama Przemka. Przemek tam trochę działa, dosyć fajne projekty robi, także śmiało zapraszam do niego. No więc tak, udało się załatwić narzędziówki, bardzo mnie to cieszy i udało się ich załatwić więcej niż ich tak naprawdę powinienem mieć. Te z tego co pamiętam, tak, te są moje. One nie są takie złe w sumie. Tutaj proszę bardzo, mamy dwie sztuki, ta była przy motocyklu i ta też. No są skorodowane, ale ta rdza jest tak naprawdę powierzchowna. A nie, dobra, nie jest powierzchowna. Tutaj jest żarta na wylot. Dobra, nie było tematu, ale no ogólnie dałoby się je naprawić, jakby się człowiek uparł. No tutaj kilka sztuk przyszło w całości, w takim dosyć ładnym stanie. Pewnie trzeba było nad nimi trochę popracować, ale to mi się wydaje, że w przypadku tych czterech, które tutaj widzicie, to nie jest problem. Dwie przyszły w takim ładniejszym stanie. W całości, co prawda one są delikatnie tutaj gdzieś tam pogięte, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam duży problem. To nie są jakieś strasznie duże uszkodzenia i wydaje mi się, że naprawa tego to jest po prostu tam popukać trochę młotkiem, ewentualnie szpachlówkę nałożyć i to wszystko będzie miało rację bytu. Jeszcze mam inną rzecz, ale to będę musiał się przejść do innego garażu i zaraz wam to wszystko pokażę. Tutaj wyjmę sobie tą ramę. Ogólnie ramy dosyć łatwo się rozbierało, jedynym problemem był tak naprawdę ten wahacz, nic większego oporu gdzieś tam nie stawiało. Przy ramie wyszedł jeden kwiatek, a mianowicie tutaj jest taka belka poprzeczna, jest to jakieś wzmocnienie, idzie ono od główki ramy tutaj do tej tylnej części wahacza do tej tylnej części ramy, kończy się mniej więcej pod siedziskiem. No i zauważyłem, że jest tu takie dziwne wycięcie, nie wiem czy to mój aparat wyostrzy teraz, ale tutaj to możecie zauważyć. Ktoś jakoś dziwnie tutaj wyciął po prostu ten kawałek ramy, nie mam pojęcia dlaczego. Dziwi mnie to w sumie, że ktoś się bawi w jakieś wycinanie, nie wiem, może jakiś silnik większy był i się tutaj nie mieścił, nie mam pojęcia naprawdę. Trudno mi jest stwierdzić, ale to jest tak naprawdę mała pierdoła do normalnej naprawy. Myślałem, że to może jakieś oryginalnie, ale nie, sprawdzałem na innych ramach, to jest normalnie zabudowane i nie ma tutaj żadnego wycięcia, chociaż to wycięcie nawet nie wygląda na oryginalne. Jeżeli ktoś wie,
od czego może być takie wycięcie tutaj, no to może tam po prostu napisać gdzieś w komentarzach. Także będę musiał to wycięcie tutaj, będę musiał prawdopodobnie przeciąć, dorobić taki celownik i go po prostu tutaj wspawać. To nie jest jakieś tam strasznie trudne, punktowo ładnie się pospawa, potem się zeszlifuje i będzie grało. Tego poza tym i tak nie widać, bo to jest pod bakiem i to miejsce jest przykryte, także pospawamy, pola kierujemy i będzie gitara. Skoczę sobie do innego składziku z moimi częściami, zaraz tutaj przyjdę i będziemy dalej gadać co i jak. No dobra, kolejną rzecz, którą tutaj mamy, to są koła. Ogólnie z kołami sprawa wygląda tak, że mam do przodu dwie sztuki, na tył mam jedną sztukę. W przypadku obręczy i piast będę musiał wszystko od nowa pomalować proszkowo. Będę musiał posprawdzać sobie, jak to mniej więcej tutaj wszystko będzie wyglądało. Ta obręcz raczej się do niczego nie nadaje. Z tego koła można wyciągnąć tak naprawdę tylko piastę, bo piasta wydaje się w miarę dobrym stanie. Ja to koło ogólnie znalazłem gdzieś tam na złomie, także ono mnie tam grosze kosztowało, a dla samej piasty opłacało się to po prostu wziąć. Oczywiście piastę wypadałoby w środku tutaj przetoczyć, żeby ona była równa pod nowe okładziny. Tutaj mamy koło na tył. Wygląda na to, że tylna obręcz jest praktycznie no, w ładnym stanie, ale są już tutaj naloty rdzy i tą piastę też trzeba będzie pomalować, także tutaj wszystko będziemy znowu malować i będziemy się z tym bawić, bo to tak nie może kompletnie wyglądać. Ogólnie to fajnie by było, jakby obręcze były w chromie i nie wiem, czy nie będę po prostu takich szukał, bo mi się mega podobają, jak obręcze są w chromie w WFM, także no zobaczymy, to jeszcze sprawa do obgadania. Tutaj mi wyszła jedna taka opcja, zauważyłem, że tutaj był zabierak. Zabierak sobie wyrobił takie po prostu fasolki tutaj i będę musiał się zastanowić, co z tym zrobić. Wydaje mi się, że będę musiał poszukać zabierak, no i potem chyba będę musiał wytoczyć tutaj to i wstawić tutaj po prostu tulejki, albo to zaspawać i na nowo porobić dziury. Tak by najlepiej wypadało zrobić. Innego sposobu raczej nie widzę, a nie chcę też wsadzać zabieraka z nowymi gumami po prostu do dziur, które się do tego nie nadają, bo on się po jakimś czasie wyrobi, te gumy po prostu zdechną. No więc dobra, możemy teraz przejść do drugiej części filmu, w której powiem wam mniej więcej, jakie są braki, co będziemy robić ze wszystkimi częściami z osobna. Pewnie i tak o czymś zapomniałem, ale to tam mniejsza. No i oczywiście, gdzie będziemy oddawać poszczególne elementy, przykładowo co na chrom, co na malowanie proszkowe, co na malowanie tradycyjne. Także zaraz wam będę wszystko mówił i wszystko wyjaśniał. Przygotowałem sobie tutaj taką całą listę i będę wam po prostu czytał wszystkie pozycje, które tutaj sobie wypisałem i będę mówił co nieco o nich. Na początek wrzuciłem sobie ramę. Co do ramy będziemy robić reperaturkę przedniego mocowania silnika. Jedna strona jest urwana, także trzeba będzie to zrobić. Lekka naprawa tylnego mocowania silnika. Ono jest trochę wygięte, trzeba będzie je po prostu naprostować i chyba coś tam pospawać, ale to tam bez problemu, zrobimy to w garażu. Zaszpachlować i polakierować proszkowo ramę. Ogólnie jak byłem w lakierni proszkowej, no to okazało się, że da radę zaszpachlować, a potem pomalować proszkowo, także to nie jest żaden problem. I tak zrobimy. Ja po prostu nie będę musiał tego cynować, bo nie ma sensu, po prostu się to zaszpachluje. Szpachlowanie jest szybsze niż cynowanie, więc w ramie też będziemy musieli naprawić uszkodzoną poprzeczkę, czyli to, o czym mówiłem. Co do kół, będziemy musieli je rozpleść, czy jak nie rozpleść, no to po prostu będziemy musieli je wyciąć te szprychy. Zakup nowych szprych, ocena stanu i piast obręczy, to też trzeba będzie zrobić, ja już to tam mniej więcej widziałem, wiem co trzeba zrobić, poza tym mówiłem o tym przed chwilą. Zakup nowych okładzin, te okładziny, które tam są, które widzieliście na filmie, są w dosyć spoko stanie. Co do opon, będą mitasy H03, no i dodatkowo dętki i fartuchy, pewnie jakaś awina, bo ja mam w USC awinę w KTM-ie, nawet z przodu mam awinę i to jakoś jeździ, także nie jest źle. Co do gaźnika, gaźnika ogólnie nie mam, to znaczy mam. Jest to gaźnik G20, chyba wrzucę ten z WS-ki. Co z tym gaźnikiem będziemy robić? Sam gaźnik trzeba będzie wysłać na Aquablast, oni go tam wyczyszczą, zrobią co trzeba. No i zamówimy nową iglicę, nowy pływak, no i ogólnie cały tam zestaw naprawczy, czyli to wszystko, co jest po prostu potrzebne. Lecimy do amortyzatorów tylnych. Amortyzatory tylne tak naprawdę mam.
Są to te, które były w Comarku, więc to jest jedna rzecz tak naprawdę do przodu. Miałem je kupować, ale jak widzicie są. Trzeba będzie je rozebrać, ocenić wszystkie części i część z nich pewnie wysłać na ocenk razem z tymi innymi pierdołami, które będę musiał jeszcze podomować. Kupimy sobie chromowane szklanki, nowe, widziałem je na stronie Hartmana, także to nie jest problem. Komplet wychodzi około 60-70 zł, także spoko. A potem pomalujemy całość na czarno proszkowo. Co do silnika, silnik przejdzie cały aqua blasting, czyli kartery, głowica i osłony, a następnie częściowe polerowanie. Co mam na myśli przez częściowe polerowanie? Silnik tak naprawdę cały będzie zachowany w oryginale, tylko ta część, na której jest napisane WFM i to takie, nie mam pojęcia, to takie zdobienie, ten taki pasek, który przechodzi przez część klapy, będzie po prostu wypolerowany. To jest dosyć fajny zabieg. Jeżeli znajdę jakieś zdjęcie, to po prostu wrzucę tutaj gdzieś na filmie i wam to pokażę, ale myślę, że to jest efekt, który bym chciał osiągnąć. Tym bardziej, że jak pytałem się mniej więcej was, co jest lepsze, czy polerowanie, czy po prostu samo szkiełkowanie, no to jedna strona pisała tak, jedna strona napisała tak i z dwóch stron wybrałem tak naprawdę jedną i najlepszą opcję. Wymienimy sobie standardowo wszystkie łożyska i uszczelniacze. Trzeba będzie wymienić pewnie korbowód. Myślę, że całego wału chyba nie trzeba będzie wymieniać. Wał by się może wysłało do Dormaru, tak chyba się ten pan nazywa, z tego co pamiętam. Sprawdzić skrzynię, no i zrobić szlif cylindra, założyć nowy tłoczek i tak dalej, i tak dalej. Teraz lecimy do kolejnej rzeczy, czyli do braków. Już wam mówię, co mi brakuje i tak naprawdę, jeżeli macie takie części, no to śmiało możecie pisać do mnie. Ja te części bardzo chętnie odkupię, bo trochę tego brakuje i fajnie, jakby się to tak naprawdę udało skompletować wszystko. Co do braków, brakuje nam przednich teleskopów, półki, licznika, lampy, osłony łańcucha, czyli tej ruchomej i nieruchomej, bo są dwie. W WST to samo jest, ja w WST w ogóle nie mam osłony łańcucha, jakoś tak niepotrzebna mi. Kompletne siedzenie plus uchwyt, ale wydaje mi się, że siedzenie to jest taka drugorzędna sprawa, wydaje mi się, że da radę to ogarnąć. Kompletny wydech, czyli tak zwane cygaro, nie jest taka rybka chyba była w starszych modelach, także będzie kompletny wydech, który zamówię co prawda od Hartmana, bo tam cenowo dosyć wychodziło spoko, także spoko. Osłona akumulatora, pedał hamulca tylnego wraz z prętem i regulacją, no bo to jest dosyć ważne. Kierownica z klamkami też widziałem tak naprawdę u Hartmana, więc to sobie stamtąd zamówię. Komplet linek, wszystkie linki, 4 sztuki, też widziałem to u Hartmana, około 35 zł chyba cały komplet kosztował, także sposzko. Komplet manetek plus rollgas. Manetki to tam będę musiał chyba poszukać. Z tego co pamiętam, na jakiejś stronie widziałem manetki, zamienniki, także zamówi się to. A sam rollgas, wydaje mi się, że jakiś używany się załatwi, bo potem przepoleruje, czy tam zregeneruje i będzie grał. Regulacje do tylnego wahacza, ślimak, prędkościomierza i linka, to linka mówiłem wcześniej. Zestaw naprawczy wahacza, czyli oś, śruba, smarowniczki i tulejki. Wiązka elektryczna, no to tam wiadomo, zamówi się skądś tam, nie wiem skąd, pełno tego jest ogólnie. Środek lampy, czyli samo lustro, ramka i szkło, też to widziałem u Hartmana. No i klakson, trzeba też będzie zamówić, on jest montowany gdzieś tam pod siedzeniem, także fajnie. Elementy, które trzeba będzie wysłać na lakierowanie, tutaj ten dział podzieliłem na dwa podrozdziały, czyli na tradycyjne malowanie i malowanie proszkowe. Na tradycyjne malowanie pójdzie bak, błotniki, narzędziówki i lampa, wszystko pójdzie w czarny kolor, do tego będą zrobione złote szparunki. Mało jest takich WFM-ek i według mnie są bardzo ładne, a dużo jest tych bordowych. Nie mówię, że te bordowe są brzydkie, ale po prostu ja bym chciał czarną WFM-kę, mam taki po prostu kaprys i koniec, kropka, nie będzie bordowej WFM-ki. No i na malowanie proszkowe pójdą takie elementy jak osłony przednich teleskopów, półka, uchwyt silnika, osłony łańcucha, no i tam jeszcze parę pierdu, pewnie zapomniałem o czymś znając życie. No a na chrom wyślemy mocowanie tylnego błotnika. Tam są dwa takie mocowanka chromowane. Opaskę na bak, to jest taka opaska, która przechodzi przez środek. Korek, kopka, a nie, korek? Korek chyba na polerkę trzeba będzie wysłać jednak. Tak, korek będzie polerowany, bo korek jest chyba z aluminium. Chyba tak, kurczę, zapomniałem z tego wszystkiego. Kopkę i dźwignię zmiany biegów. Także jak widzicie, planów jest dosyć dużo i będzie tak naprawdę co robić. Teraz to jest wszystko takie przystopowane z paru względów. Nie mam części, KTM dalej tutaj stoi, bo zabrakło kilku uszczelniaczy, których nie mogłem dostać tak naprawdę nigdzie.
No i teraz będziemy lecieć powoli z dwoma projektami, czyli z Komarkiem i z WFM-ką. Mam nadzieję, że się w końcu ktoś odezwie, kto ma jakieś tam pierdoły do tej WFM-ki, bo szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony, myślałem, że więcej tego będzie, no ale taki urok renowacji. No i ogólnie myślałem nad założeniem Patronite'a, dajcie znać, co o tym myślicie, Skinder ma to u siebie i to dosyć fajnie wygląda u niego i dosyć fajnie prosperuje. Myślę nad tym ze względu na to, że no trudno jest pokryć wszystkie koszty. Jeżeli ktoś by był po prostu zainteresowany dorzuceniem się tam paru złotych do tych wszystkich renowacji, no to mógłby tam dorzucić tego Zixa i by było spoko, bo jak pewnie część osób stąd wie, no renowacje pochłaniają ogromne zasoby pieniężne, a fajnie by było po prostu, żeby projekty ruszały szybciej, żeby to wszystko w miarę sprawnie szło, bez przedłużania. Także myślałem nad Patronite'em na 10 tysięcy, ale już jest 11 i w sumie nic o tym nie mówiłem. Także jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, to dajcie znać. No i to chyba tyle. Rozjaśniłem wam tutaj co nieco na temat WFM-ki. Trzeba kompletować wszystkie te części, no i będziemy lecieć. Dzięki za oglądanie filmu. Możecie zostawić komentarz, lajka, wbić na nasze Instagramy, Facebooki i inne takie pierdoła, także zostawić subskrypcję. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!